Ewangelia według Mateusza, 3 rozdział, 17 werset. Ten jest synem moim umiłowanym, którym mam upodobanie. Najwspanialszy spośród 10 000. Jakże cudowne jest dla nas rozważanie doskonałości naszego Pana Jezusa. Sam Bóg Ojciec dwukrotnie zawołał: Ten jest synem moim umiłowanym, w którym mam upodobanie. To on jedynie jest tym, który może prawdziwie ocenić swojego syna, a mimo to jesteśmy zachęcani, abyśmy byli zaangażowani z nim, rozmyślając nad jego piękną, chwalebną osobą i doskonałym dziełem, jakie wykonał na Golgocie. W Ewangelii według Mateusza, 9 rozdział, kiedy Pan Jezus zobaczył tłumy, jego serce otworzyło się na nich. Współczuł im, głosząc im Ewangelię, uzdrawiając każdą chorobę i każde schorzenie. Widział ich jako owce zmęczone, rozproszone, bez pasterza. Wiemy, że przy grobie Łazarza Jezus zapłakał, ale później była też inna okazja, by zapłakać. Na kilka dni przed odrzuceniem i ukrzyżowaniem, wiedząc dobrze, co go czeka, kiedy zjeżdżał z Góry Oliwnej na osiołku, zobaczył Jerozolimę i zapłakał nad nią. Wiedząc, że za niewiele lat miasto i wielu mieszkańców zostanie całkowicie zniszczone. Łukasza, 19 rozdział, 41 werset nam to dokumentuje. Jakże niesamowite są dla nas jego słowa wypowiedziane z krzyża: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Łukasza 23:34. Następnie, widząc Marię w pobliżu krzyża, nie martwi się o swoje cierpienia, ale opiekuje się swoją matką, powierzając ją opiece Jana, jak czytamy w Ewangelii Jana 19:26. Aby wyraźnie pokazać, że nikt nie odebrał mu życia, ale że on sam je złożył po otrzymaniu octu, po tym jak skłonił swoją głowę, czytamy, że powiedział: wykonało się, skłonił głowę i oddał ducha. Jak dokumentuje nam to Ewangelia według Jana, 19 rozdział, 30 werset. Pan Jezus jest naprawdę najwspanialszy spośród 10 000. Chwalmy, czcijmy i wywyższajmy Go, gdy coraz bardziej uczymy się, kim On jest. Ten jest synem moim umiłowanym, w którym mam upodobanie. Ewangelia według Mateusza, 3 rozdział, 17 werset.